Justyna Drożniowska. Tomasz Drożniowski. I Staś Drożniowski. Staś skończył roczek i to mogłyby być jego pierwsze w miarę świadome święta. Skupimy się na tym, co najważniejsze w chrześcijaństwie. Mniej będzie tej gonitwy, mniej zabiegania o to, co mało istotne, a bardziej skupimy się na ich istocie. Z pewnością no, będą to inne święta, bo zapewne sytuacja nie poprawi się na tyle, żeby móc odwiedzić rodzinę, ale tutaj przychodzi z pomocą nowoczesna technika, więc przypuszczam, że jakieś formy wideokonferencji przynajmniej tę namiastkę spotkania nam dadzą. Będą to też inne święta, dlatego że nie pamiętam świąt, w których nie uczestniczylibyśmy w obchodach Triduum. Nawet w zeszłym roku, gdy staliśmy o 3 miesiące, udało nam się uczestniczyć w zamkniętych rekolekcjach. Wszystko było w jednym ośrodku, więc Staś spędził całe obchody, wszystkie liturgie w chuście na naszych piersiach. No, w tym roku tego nie będzie. Jedyne, co planujemy zrobić, to łączyć się za pośrednictwem internetu. I przypuszczam, że też będziemy stosować jakieś formy osobistej pobożności. Myślę, że wrócimy do liturgii brewiarzowej i będziemy starali się ten czas wykorzystać jak najlepiej. Liturgia godzin będzie najlepszym sposobem na łączność z całym kościołem. Parafia Rudawa uruchomiła transmisję na Facebooku, co znacznie ułatwia tę jedność z kościołem parafialnym. Ale sytuacja ma ten plus, że możemy sobie wybierać, w której liturgii i gdzie uczestniczymy. A ponieważ moim marzeniem zawsze było uczestniczyć w Triduum w Watykanie, więc przypuszczam, że wykorzystamy tę okazję, żeby łączyć się z Rzymem i z papieżem, przynajmniej zdalnie. Cały ten proces jakby dochodzenia do Wielkanocy, ten wielki post w tej kwarantannie w otoczeniu epidemii powoduje, że skupiamy się na tym, co najważniejsze. Więc Wielkanoc zawsze była dla nas świętem najważniejszym i zawsze staraliśmy się dostrzegać to, co jest najbardziej istotne, jakoś wczuwać się w tę historię zbawienia i w jej wypełnienie. Natomiast w tym roku będziemy to przeżywać w sposób szczególny i myślę, że właśnie dzięki tej tęsknocie za tym uczestnictwem w liturgii osobiście przeżyjemy ją w sposób głębszy. A znaczenie Wielkanocy nie zmieniło się dla nas, pomimo tego, że jest wprowadzona jakaś kwarantanna i obostrzenia. Wielkanoc ciągle będziemy przeżywać tak samo wewnętrznie, mimo że te formy zewnętrzne nie będą już takie same. Tęsknota za uczestnictwem w liturgii daje coś, czego nie dałyby żadne inne rekolekcje. Trudno jednak znaleźć analogię do tej sytuacji w przeszłości. Przynajmniej przypuszczam my, ani nasi rodzice, ani dziadkowie. Chociaż dziadkowie może jeszcze pamiętają, bo w czasy wojenne były również trudne. Ale fakt, że mieliśmy jako katolicy w Polsce na wyciągnięcie ręki zarówno te celebracje, dostępność sakramentów, a po raz pierwszy nam to odebrano. Brak tych wszystkich celebracji, tych form zewnętrznych, tego dostępu nawet do sakramentów powoduje taki moment refleksji, że być może to nie jest coś, co jest oczywiste, co zostało nam dane raz na zawsze i zawsze będzie. I to wymusza jakieś zwrócenie się faktycznie do tych bardziej wewnętrznych form przeżywania, do tego, by odkrywać to, co najważniejsze, tą osobistą relację z Chrystusem, ale też osobistą relację między sobą w rodzinie. Ponieważ jest to również okazja do tego, żeby coraz lepiej się poznawać, coraz lepiej się dogadywać i coraz bardziej pogłębiać te relacje. W tej chwili sytuacja nasza jest taka, że oboje pracujemy zdalnie w domu i dzięki temu jesteśmy oboje rodziców cały czas w domu. Daje nam to też niesamowitą radość tak naprawdę z przebywania razem i odkrywania nowych sytuacji z szybko rozwijającym się dzieckiem wokół. Kościół domowy zdecydowanie. W tych dniach, kiedy jesteśmy dotknięci wszyscy doświadczeniem pandemii, myślimy o grobie. Myślimy o tych ludziach, którzy umierają i o grobach, które się zapełniają, ale przede wszystkim myślimy o jednym grobie, o śmierci jednej osoby, a jest nią sam Jezus Chrystus. Nasze myśli kierujemy więc do grobu, w którym Wielki Piątek złożono ciało Jezusa, spowijając je w całun.
Nieprzypadkowo papież Franciszek w tych trudnych dniach zdecydował, aby całun turyński stał się przedmiotem naszej refleksji, abyśmy Wielką Sobotę mogli kontemplować obecność Jezusa, który zostaje przywołany przez całun turyński w śladach Jego męki. Dlatego, kiedy przeżywamy te trudne dni, z jednej strony ze wzruszeniem myślimy o tej wielkiej tajemnicy, kiedy Bóg pochyla się nad nami i do tego stopnia utożsamia się z człowiekiem, że doświadcza także śmierci i cierpienia. W tych dniach, kiedy my myślimy o śmierci i cierpieniu, które spowija niczym całą kulę ziemską, chcemy dotknąć tej tajemnicy obecności Boga, który z miłością pochyla się nad całą ludzkością, pokazując, jak bardzo kocha każdego z nas, czego dowodem tą wyznaną miłością jest właśnie całun turyński. Kiedy jednak spieszymy do grobu, aby kontemplować całun turyński, do czego zachęcił nas papież Franciszek, okazuje się, że w grobie spotykamy nie tylko sam całun turyński, ale że w grobie znalazły się trzy niezwykłe ślady męki i obecności Jezusa Chrystusa, które w tych dniach Triduum Paschalnego i Świąt Wielkiej Nocy stają przed naszymi oczyma. To całun turyński, w który spowito w Wielki Piątek Jezusowe ciało, kiedy zdjęto je z krzyża, nie obmywając, jak nakazywała tradycja żydowska, ale jedynie okładając mirrą i aloesem. Zgodnie ze wschodnią tradycją na twarzy Jezusa położono drogocenny materiał z bisioru, produkowany przez małże morskie, najcenniejszą tkaninę starożytności, aby w ten sposób zakryć twarz Boga człowieka, co zresztą wszyscy pamiętamy z dramatycznych chwil pogrzebu Jana Pawła II, kiedy ksiądz kardynał Dziwisz zakrył twarz Ojca Świętego. Święty Jan zapisał także w swojej Ewangelii, że w grobie złożono chustę. Ta chustę, zgodnie z tradycją semicką, towarzyszyła męce Chrystusa, bowiem zaraz po Jego śmierci zasłonięto nie tyle ze względów estetycznych, ile religijnych twarz Chrystusa, bowiem jak wiemy, wszyscy skazańcy, którzy umierali na krzyżu, dostępowali śmierci wskutek tak zwanej odmy płucnej, dlatego mniej więcej godzinę po ich śmierci zarówno przez usta, jak i przez nos wypływała krew, jak i inne substancje biologiczne. A ponieważ dla Żydów krew była nośnikiem życia i uznawana była za coś świętego, stąd aby powstrzymać ten krwotok, zasłonięto twarz Chrystusa. I tę zakrwawioną chustę miano złożyć także do grobu. I oto patrzymy na całun turyński, który miał skrywać ciało Jezusa, i to wewnątrz kokonu miał znajdować się ów bisior, który dzisiaj utożsamiamy z bisiorem z Manopello, a w kącie grobu miała być złożona owalniana chusta Sudarion, którą utożsamiamy z chustą z Oviedo. Kiedy najbliżsi pogrzebali Jezusa w Wielki Piątek, wydawało się im, że to prawdziwy dramat, że Bóg zapomniał o nich, że świat jest podły i zły, że króluje śmierć i nieprawość. Łzy cisnęły się im do oczu, płakała Matka Najświętsza i wszyscy, którzy towarzyszyli jej tamtego dnia. I nam w tych dniach być może wydaje się, że Bóg o nas zapomniał, że świat jest okrutny, kiedy nas zabija, a z drugiej strony nie potrafimy dostrzec, że ten całun w rzeczywistości skrywa wielką tajemnicę obecności Boga. Przekonali się o tym apostołowie w poranek Wielkanocy, kiedy niewiasty przyszły od grobu, przynosząc im niezwykłą nowinę, że grób jest pusty. To wtedy Piotr z Janem pospieszyli do grobu, aby na własne oczy przekonać się, że to jest prawda. Czy Jezus rzeczywiście zmartwychwstał? I kiedy przybyli do grobu, okazało się, że zauważyli leżący całun, i tego nie oddaje polski tekst Ewangelii, natomiast w greckim tekście jest mowa, że zauważyli nienaruszony kokon całunu, z którego zniknęło ciało. Dla świętego Jana było to tak wielkie przeżycie, że jak sam wyznał, że kiedy ujrzał ten kokon całunu nienaruszony, ale w nim już nie było ciała, to wtedy zrozumiał, że ciało nie zostało wzięte, że nikt nie zabrał Jezusa, bo Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał. I to był powód, jak zaznaczył święty Jan, że ujrzał
i uwierzy. W tych dniach chcemy więc pochylić się nad tą niezwykłą tajemnicą obecności Boga, którą przypomina nam z jednej strony całun turyński, bo w rzeczywistości, kiedy ten całun otworzono, okazało się, że pozostały ślady obecności Boga. I choć naukowcy spierają się, czy jest to odbicie człowieka żywego, czy też zmarłego, nosi on na sobie ślady bolesnej męki, nosi ślady korony cierniowej i ogromnego cierpienia, które, jak wierzymy, było cierpieniem dla całej ludzkości, jakie podjął Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Te wszystkie trzy tkaniny odbijają dokładnie rysy tego samego człowieka, niosącego koronę cierniową na swoich skroniach, ze złamanym nosem, zmasakrowanym prawym oczodołem, o grupie bardzo rzadkiej krwi A, B, która była typowa dla mieszkańców Palestyny, a w Europie występowała w tamtym czasie bardzo rzadko. Są to prawdziwe dowody, które przetrwały tyle wieków, bo Bóg chce nam pokazać przez nie o swojej obecności i o tej tajemnicy miłości, której możemy doświadczyć właśnie w tych dniach. Choć nam się wydaje, że grób jest pusty, bo nie ma w nim Jezusa, bo ktoś wykradł jego ciało. W rzeczywistości to nie jest prawda. Bowiem kiedy otworzono kokon całunu, gdy znaleziono bisior, okazało się, że na bisiorze została odbita w sposób nadzwyczajny i cudowny twarz Jezusa budzącego się do życia, Chrystusa zmartwychwstającego. Bisior to tkanina, na której nie da się namalować farbą ani jakąkolwiek inną techniką jakiegokolwiek przedstawienia. A więc to odbicie powstało w sposób cudowny, zapewne tak jak przy całunie turyńskim wskutek wytworzenia jakiejś nadzwyczajnej energii, i jest to świadek, niemy świadek zmartwychwstania Chrystusa. Chrystus otwiera oczy i spogląda na nowo na świat jako Chrystus zmartwychwstały, zwycięzca śmierci. I dlatego dziś chcę nam powiedzieć, w tym dniu, kiedy przeżywamy radość z Jego zwycięstwa nad śmiercią, nie smućcie się, choć nie rozumiecie pewnych rzeczy. Nie martwcie się o to, że otacza was tyle kataklizmów, tyle śmierci, tyle smutku i łez. Ja jestem wciąż z wami. Ja bardzo was kocham i zostawiam wam dowody mojej obecności, które przypominają, że wciąż jestem z wami. I choć wydaje się wam, że świat pokryły mroki ciemności, zwycięży życie, bo w Chrystusie, który zmartwychwstał, jest nasza nadzieja i sens naszej codzienności. Ja kiedyś sam się nad tym zastanawiałem, czym Sataniegowicz zasłużyła na to, że tak wielu ludzi, to wielkich ludzi, zasłużonych dla Polski i dla Kościoła, z Sataniegowiczą jest związanych. No pierwsze to jest generał Jantenek Dąbrowski, który urodził się na tej ziemi, z tej ziemi wywędrował, no i za każdym razem, kiedy jest grany hymn Polski, to mi się zawsze kojarzy z Pierzchowem, który należy do naszej parafii. A jeszcze wcześniej w tej Niegowici, a właściwie to naprzeciwko domu ojca Anselma, urodziła się matka Sofii Czeskiej. Tej Zofii Czeskiej, która założyła prezentki, która założyła pierwszą na ziemiach Polski szkołę dla dziewcząt do dzisiejszego dnia istniejącą. Są to ekspozycje pamiątek, które przechowały siostry. Również ojcowie karmelici po śmierci ojca Anselma przekazali nam. Starałyśmy się zachować listy Sługi Bożego, czy chociażby koperty adresowane do sióstr, bo do ostatniego momentu życia pisał do sióstr. I można zauważyć pewne narzędzia pokutne, które używał w swoim życiu. Również odzież czy inne sprzęty, które w życiu codziennym używane były przez ojca Anselma. Mój dom rodzinny jest w sąsiedztwie domu rodzinnego ojca Anselma. Ojca Anselma dane mi było w dzieciństwie widzieć raz w jego rodzinnym domu. Został on zapamiętany w pokoleniu moim, w pokoleniu szczególnie moich rodziców, sąsiadów, jako człowiek
niezwykle szlachetny i świątobliwy. Rodzina wiejska, rodzina bardzo pracowita, ale rodzina bardzo religijna. Raz w życiu go widziałam jako dziewczynka i nie znałam. Szedł w ubraniu jako roześmiany. Moja mama akurat, ja byłam z nią, rozmawiała. I do dziś to pamiętam jako dziecko, żem go widziała, tak mi to utkwiło. Taki roześmiany był jeszcze w ten czas, że jedzie odwiedzić tu Marszowice. Przyjeżdżał, żeby odwiedzić te Marszowice i żeby i zobaczyć, bo przecież i tam brat był, miał tyle dzieci. Tutaj przychodzimy na modlitwę. Tutaj polecamy prośby różnych osób, które w różnych swoich intencjach nas proszą i przez stawienie Ojca Anzelma modlimy się w tych intencjach. Otrzymujemy w postulacji różne podziękowania za otrzymane łaski, wyproszone przez stawiennictwo sługi Bożego. Zorganizowaliśmy konkurs dla dzieci z klas 6 i 7, taki turniej wiedzy o Ojcu Anzelmie Macieju Gątku, bo tak się nazywał ze chrztu. I tutaj młodzież, która zajęła czołowe miejsce w naszym konkursie z 4 szkół, to był międzyszkolny konkurs, przyjechała właśnie jakby też w nagrodę właśnie tutaj do Łodzi na obchody 50. rocznicy śmierci ojca Anzelma Gątka. Chciałem poszerzyć swoją wiedzę. Do tego konkursu uczyliśmy się miesiąc z panią. Przygotowała nas na lekcjach i czasami poza nimi. Zaprzyjaźniłbym się z nim, ponieważ był bardzo dobrym człowiekiem, pobożnym i pracowitym. I pomagał innym, tak jak jego mama. Obecnie w tych czasach mało osób wybiera drogę chrześcijańską. Ludzie, którzy idą do klasztoru, najczęściej idą z powołania, z tego, co wynieśli w domu, czy rodzice byli bardzo pobożni, czy nie. No ja się przyznaję, ale niektórzy niezbyt chcą być tymi wierzącymi, niektórzy w ogóle w to nie wierzą, że jest coś takiego jak Bóg, że gdzieś się potem trafi, że niektórzy wierzą, że ktoś po prostu zamyka oczy i nic już się nie dzieje potem. Ojciec Anzelm może być patronem dla młodych, dla dzieci z ubogich rodzin, które mimo wszystko poprzez swoją rzetelną naukę, przez pracę, tak jak ojciec, potrafił się przebić i dojść tak wysoko. No i właśnie przez swoją skromność, pokorę, niekoniecznie trzeba być głośnym, hałaśliwym, żeby coś osiągnąć, ale przez cichość i uczciwą, rzetelną pracę można osiągnąć wiele. To miłosierdzie Boże, ta miłość, która się skłania ku biednemu człowiekowi, szczególnie dzisiaj mnie obiła. Po 60 latach zakonnej profesji, zakonnego zawodu. On był praktycznie założycielem Międzynarodowego Kolegium Teologicznego i wychowawcą przez całe lata. I wychowawcą tak kochanym, że on był tym rektorem całe dziesięciolecia, a następcy jego po pierwszej kadencji 3-letniej byli zmieniani, no bo wychowankowie byli albo niezadowoleni, albo oni po prostu sami rezygnowali, bo widzieli, że nie nadają się do tej misji. Portret ojca Anzelma do dziś wisi w sali rekreacyjnej na poczytnym miejscu właśnie, bo wspomina się go, mimo że pokolenia przemijają, wspomina się go jako wychowawcę, jako pierwszego rektora. Można powiedzieć, że ojciec Anzelm ma w jakiś sposób też duchowość Jana Pawła II. Taka duchowość na każdy dzień, żeby to nasze życie nie było tylko od jakiejś uroczystości do uroczystości, ale każdego dnia chcemy jak najbardziej być w komunii z Panem Bogiem.